Lustro. Rozkład dla wszystkich zakochanych bez kontaktu. Kryzys, ciche dni, kłótnie, nie wiadomo co będzie dalej. Być może zerwana relacja. Sprzeczki, nieporozumienia, niejasność, nieklarowność sytuacji. Często właśnie tacy widzowie, którzy mają takowe problemy, zaglądają na mój kanał, by poszukać rozwiązań, wskazówek. Jest to normalne, że potrzebujemy wsparcia. Zapraszam na rozkład lustro z kart Tarota i Lenormanda oraz oraklu miłości. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów, widzów, którzy tutaj odwiedzają mój kanał, moje wróżby. Życzę Wam miłego odbioru dzisiejszej wróżby. Dziękuję za wszystkie przepiękne, serdeczne, gorące komentarze, które są wyrazami wdzięczności. Proszę o więcej komentarzy i Waszych historii. To jest bardzo inspirujące dla mnie i bardzo, bardzo lubię osobiście czytać codziennie Wasze komentarze. Proszę o więcej lajków, oczywiście z kciuczkiem w górę. Zasubskrybuj również mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Wtedy będziesz dostawała moje wróżby darmowe na różne tematy. Subskrypcja z dzwoneczkiem u góry, tą górną opcją dzwoneczka, będzie powiadamiać Cię o nowych filmikach, o codziennych wróżbach, na rozmaite tematy, szczególnie miłosne, ale również są tutaj akcenty takich wróżb jak wróżby o finansach, o zawodzie, o zmianach w Twoim życiu, o różnych sytuacjach, rozkłady tygodniowe, rozkłady z kart anielskich, i rozmaite różne inne horoskopy i tak dalej. Zaczynamy, kochani. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, że po mojej stronie prawej jesteś Ty, jest osoba pytająca. Moja strona prawa, czyli ta strona jesteś Ty, osoba pytająca, bez względu czy jesteś dzisiaj mężczyzną, czy kobietą i oglądasz tą wróżbę, jesteś osobą pytającą i jesteś po prostu prawą stroną tutaj w kartach. Osoba, o którą pytasz, wygląda tak. Niezależnie, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, o którą pytasz, w której jesteś oczywiście zakochana, za którą tęsknisz i gdzie masz ciche dni. Położę te karty tutaj, nie wiem, czy Państwo widzą, czyli tutaj jest osoba pytająca, a tutaj jest osoba, o którą pytasz. Ok, zaczynamy. Ty, co myślisz, co masz w głowie, czyli na poziomie mentalnym? Acht Kelsie, czyli 8 kielichów. Kochani, 8 kielichów mówi oczywiście o chęci odejścia, zostawienia uczuć, emocji, które Wam nie służą. 8 kielichów to karta rozstań, karta bólu. Bólu, ponieważ coś się zakończyło czy zakańcza, bólu z powodu rozstania i zakończenia właśnie jakiejś fazy życia, jakiegoś związku, małżeństwa, relacji. Również odejście od zaufania. Być może nie ufacie już temu partnerowi, temu związkowi. Chcecie odejść, zostawić te sprawy, które Was tutaj frustrują, smucą, rozczarowały. Idziecie w stronę horyzontu. Księżyc mówi jeszcze o tajemnicy, co się wydarzy,
że wszystko jeszcze jest widocznie niewiadome, jakie nowe plany Was czekają, czyli idziecie w nieznane, ale wychodzicie z tych starych struktur i chcecie zacząć coś nowego. Zdecydowaliście się, by zacząć coś nowego, by rozstać się i odejść od starych relacji, które Wam po prostu szkodzą. Idziecie w przyszłość, patrzycie w przyszłość. Karta ta mówi o czasie 8 tygodni. W te 8 tygodni powinniście wziąć właśnie jakby zrobić to rozstanie, dokonać tego rozstania, czyli odejść i zacząć coś nowego. To rozstanie mentalne, ponieważ jesteśmy tu na poziomie głowy, może potrwać do 8 tygodni, czyli wiadomo, tyle czasu potrzebujecie, by poukładać swoje nowe sprawy, zamknąć stare sprawy, nie myśleć, nie cierpieć. To jest w Waszej głowie, kochani. Co jest w głowie partnera lub osoby, o którą pytacie? Osoba, o której pytacie, jest tutaj w energii króla kielichów, czyli osoba zakochana. Myśli o swoich uczuciach, jest wgłębiona, skupiona, skoncentrowana na swoich uczuciach. Wydaje mi się, że jest to osoba, która płonie w emocjach. Emocje, uczucia opływają wręcz tą osobę, o którą pytasz. Jest zakochana, jest w energii właśnie miłości, być może myśli o Was, rozmyśla, tęskni, kocha Was. Być może chce z Wami flirtować, dalej utrzymywać ten romans, w zależności jaki związek to był. Król kielichów to oczywiście osoba emocjonalna, jednakże zrównoważona, opanowana, która kontroluje swoje emocje. Osoba bardzo emocjonalna, ale stabilna. Także tutaj macie do czynienia z taką osobą. Oczywiście król kielichów może również mówić o takich partnerach, o których pytacie, osobach, o których pytacie, którzy są spod znaku raka, skorpiona lub ryb. Jeśli pytacie o taką osobę, to właśnie ta osoba tutaj się pokazała. Jest pełna uczuć, emocji w Waszym kierunku. Co w sercu? Co u Was w sercu? U Was w sercu, wow, wieża. Czyli w sercu chcecie coś zmienić, chcecie zburzyć konkretnie, zawalić te stare emocje, uczucia, stare sprawy. Po prostu stare sprawy powinny obrócić się tylko w ruiny. Tak dalej nie może być. Chcecie te wszystkie stare związki, które Wam właśnie nie służyły, po prostu w sobie definitywnie zakończyć i się uwolnić z nich. Zacząć absolutnie nowy start. Nowe życie, nową fazę. Czyli stare struktury burzą się, oczyszczacie się z tego, co było i zaczynacie zupełnie, absolutnie nowe kontakty, nowe partnerstwo, nowe związki, nową fazę w swoim życiu miłosnym lub zawodowym, emocjonalnym. Ważne jest również oczyszczenie się ze starych spraw. To może się wydarzyć szybko. Karta zmian, radykalnych, szybkich zmian. Wieża
mówi o czasie 16 godzin, 16 dni, 16 tygodni lub 16 miesięcy. Niemniej jednak może się wydarzyć coś raptownie. Przypuśćmy przykładowo, podając jakiś racjonalny taki przykład, by Państwo mnie zrozumieli, może wybuchnąć jakaś ogromna burza, czyli jakaś ogromna kłótnia w Waszej relacji, trzaskanie drzwiami, wychodzenie, wyprowadzka, raptowna jakaś wiadomość o zdradzie, o kłamstwach, oszustwach i raptowne, szybkie, błyskawiczne wręcz zakończenie tej relacji i zaczęcie życia na nowo, co wydarzy się szybko, gwałtownie, ponieważ, przypuśćmy, dowiedzieliście się coś lub zdarzyło się coś w kłótni, na co sobie już dłużej nie pozwolicie. Wtedy zakończacie to radykalnie, wychodzicie, trzaskacie drzwiami i nie wracacie. Bierzecie swoje rzeczy, wyjeżdżacie, odjeżdżacie, wychodzicie i jest to już koniec. Wieża mówi o gwałtownych zmianach, gdzie są po prostu burzliwe wręcz ruiny. Tutaj co w jego sercu? W jego sercu jest 7 mieczy, kochani. 7 mieczy to karta oszustwa, zdrady, kłamstw. Czyli być może była jakaś zdrada, o której on myśli, gdzie on ma wyrzuty sumienia, gdzie się źle z tym czuje. Być może w jego sercu myśli on, że wy go zdradzacie, zdradziliście i uciekacie od odpowiedzialności, od wyjaśnienia, od rozmowy o tym. Karta 7 mieczy mówi o oszustwie, kradzieży, kłamstwie, zdradzie, nieufności, ucieczce przed odpowiedzialnością i wyjaśnieniem wszystkich spraw. Więc to jest w jego sercu. Być może ucieka przed rozmową szczerą, być może ucieka się w zdrady, być może myśli o tym, że wy zdradzacie, nie chcecie z nim rozmawiać, uciekacie od rozmów przed zdradą. W zależności, co się u Was stało, ponieważ każdy z Was ma inną historię i oczywiście nie da się tego zrzucić do jednego garnka, ale musicie sobie to dopasować do swoich różnych prywatnych historii. Co zamierzacie? Co zamierzacie Wy? As monet i królowa mieczy. Kochani, as monet mówi o początku czegoś stabilnego. Pomyślcie o sobie i o odbudowaniu po tych ruinach, po tej ruinie wieży, która wybuchła, która zakończyła właśnie jakąś fazę w Waszym związku, gdzie były ewentualnie zdrady, kłamstwa, oszustwa. Tutaj stawiacie na siebie i zaczynacie coś nowego, stabilnego w swoim życiu. Być może nowa praca, być może stabilność finansowa, skupienie się na początku właśnie nowej pracy, nowych umów, nowych zarobków, lepszych zarobków, być może skupienie się na odbudowaniu nowego związku z nowo poznaną osobą. Karta As Monet mówi o szansie, o nowej szansie, czyli po zawaleniu się wieży, po zawaleniu się zakończeniu pewnej fazy życia. Tutaj karta ta mówi o nowej szansie na coś dobrego, na sukces, na szczęście, na nowe cele, na nowe bezpieczeństwo w życiu, które oczywiście Wy musicie same zbudować, ponieważ ta karta może mieć tylko sukces, jeśli Wy będziecie aktywne. Szczęście, bezpieczeństwo, być może nowa miłość, stabilność, szansa na nowy początek, też w nowym partnerstwie. Karta ta mówi o czasie 1 miesiąca, czyli 1 miesiąc macie na to, by wszystkie Wasze plany na nowe przedsięwzięcia, na nową szansę się udały. Możecie
Być może zarobić dużo pieniędzy, znaleźć nową pracę, znaleźć nowego partnera. W tym wszystkim powinniście zachowywać się jak królowa mieczy, być konkretne, zdyscyplinowane. Nie emocjonować się, proszę, nie mieć za dużo emocji, tylko trzeźwe myślenie, racjonalne myślenie. Królowa mieczy myśli rozumem, używa tylko intelektu do przemyślenia, do nowych planów, do dążenia do swoich celów. Jest to kobieta mądra, klewa, która słucha swojej inteligencji, jest nadmiernie inteligentna, ma dar mowy. Wszystko, co jej nie służy, przerywa, przecina mieczem, zostawia i dąży do nowych celów, które właśnie bardzo dokładnie najpierw przemyśli i ma dużo nowych pomysłów, pokazuje zawsze zaangażowanie, motywację, interes, czyli jest zainteresowana dużymi sprawami, przepraszam. Jest również zdystansowana do emocji. Czyli jeśli nawet się skończył jakiś związek, relacja, małżeństwo, odeszliście, była burzliwie, jest do tego zdystansowana, umie być zimna, umie te sprawy wziąć na zimno. Ma szybko nowe pomysły, nowe koncepty. Jest otwarta na nowe właśnie szanse, inteligentna. Jest samodzielna, suwerenna. I właśnie takie tutaj cechy charakteru powinniście mieć. To doprowadzi Was do czegoś nowego. Otworzy Wam kolejne drzwi do sukcesu. Karta Królowej Mieczy mówi oczywiście o osobie bliźniaka, spod znaku bliźniaka, wagi lub wodnika. Jeśli jesteście spod tego znaku zodiaku, to ta karta jest Waszą kartą, mówi właśnie o Was. Czyli wróżba rezonuje absolutnie z Wami. W przełożeniu widzę jeszcze u Was pięć kielichów. Kochani, pięć kielichów mówi o tym, że jesteście smutni, żal Wam po zakończeniu czegoś, po burzliwym wręcz końcu jakiegoś związku, jakiejś fazy Waszego życia. Myślicie o stratach, jakie doznałyście, rozpaczacie, jesteście rozczarowane. Ten smutek powoduje, że patrzycie ciągle za siebie, na te trzy rozlane kielichy, czyli coś, co się zepsuło, straciliście, coś, co nie jest do naprawienia. Lecz, kochani, skupcie się na tych dwóch kielichach, które jeszcze są pełne i stoją i czekają, byście właśnie je wzięli do ręki i byście zaczęli nowe tutaj szanse. Oczywiście, nawet jeśli jesteście rozczarowani, rozczarowane, nie widzicie jeszcze jakichś nowych możliwości, nowych szans, nowych perspektyw. Pesymistyczni jeszcze jesteście i pesymistyczne macie myśli, negatywne myśli. Niemniej jednak powinniście w trakcie 5 tygodni, o tym czasie mówi ta karta, w trakcie 5 tygodni powinniście wyjść z tego negatywnego myślenia i zacząć absolutnie coś nowego. Zobaczmy, jakie zamiary ma Wasz partner. Wasz partner nie chce być już zraniony. Dlatego jest również pasywny. Karta Wisielca mówi o jego pasywności. O tym, że on teraz nic nie robi, nic nie zamierza robić. Jest w sytuacji wisielca, patrzy na te sprawy, które się między Wami wydarzyły z innej perspektywy, chce sobie wszystko poukładać w głowie, przemyśleć, potrzebuje spokoju, by zastanowić się na nową strategią działania, by jakby oświecić swój umysł, znaleźć nowe pomysły, nowe właśnie tutaj koncepty rozwoju. I nie chce być również zraniony, nie chce, byście go znowu dotknęli. Siedzi w takiej blazie, jakby bańce mydlanej,
ochrania się przed następnym jakimś tutaj bodźcem, czyli siedem buław mówi o tym, że on po prostu znalazł swoje wygodne, bezpieczne miejsce, by chronić się przed następnymi właśnie tutaj jakimiś, nie wiem, rozczarowaniami. Czyli wyznacza swoje granice i nie walczy, jeśli nie musi. Ma taką wygodną pozycję, w której tylko tutaj pasywnie zastanawia się, chroni też siebie wewnętrznie, czyli taki mechanizm obronny jakby. Nie dopuszcza już żadnych tutaj do siebie jakichś bodźców, takich by go uraziły, zraniły, dotknęły. Więc w konsekwencji tego nic nie robi. Pasywny jest. Boi się jakiegoś ruchu. Chce wszystko dokładnie przemyśleć. W przełożeniu kart jest wstrzemięźliwość. Karta wstrzemięźliwości Wielkich Arkan mówi oczywiście o tym, byście mieli cierpliwość, opanowanie, wstrzemięźliwość, że anioł stróż nad wszystkim czuwa, opatrzność, wszechświat nad wszystkim czuwa. I karta nieskończoności mówi o tym, że przyjdzie jeszcze w swoim czasie jakiś balans, jakaś harmonia między wami, tylko trzeba czasu opanowania. Jest to karta powolna, która mówi o powolnym rozwoju, ewentualnie o tym, że partner wasz wyjdzie z karty wisielca, czyli z pasywności, jednakże nie nastąpi to na pewno szybko, ponieważ karta wstrzemięźliwości jest kartą powolną. Czyli niestety słowo cierpliwość jest tutaj czymś, co sugerują karty. Być może partner wróci z nowym pomysłem, z nową, nie wiem, z nową próbą na szansę, ale to potrwa. To nie będzie na pewno szybko. Teraz mam kartę, co was łączy, karty Lenormanda. Co was łączy? Łączy was to, że jesteście w tej chwili od siebie zdystansowani, macie blokadę, chowacie się, jesteście od siebie jakby emocjonalnie oddaleni. Karta wieży mówi o tym, że każdy z was ukrył się, zaszył w jakiejś wieży, by po prostu sam na sam wszystko przemyśleć. Nie macie ze sobą kontaktu, nie macie czasu, być może macie inne sprawy, nie macie spotkań i chcielibyście, by tutaj coś się wyklarowało, by kompas pokazał wam jeden kierunek drogi, jednakże w tej chwili jesteście odizolowani. Dystans, oziębłość, brak kontaktu, brak spotkań, brak emocji. Co wydarzy się w najbliższym czasie? Straty. Straty, lęk, strach przed tym, że coś się zakończy, że coś się zakończyło, że coś, co jest dla was ważne, być może nawet związek z bliźniaczym płomieniem, jakiś związek karmiczny, jakaś ważna znajomość, partnerstwo, że coś się zakończy. To, co się teraz wydarzy, to są ogromne straty w tym związku, ponieważ nie macie już od dłuższego czasu kontaktu, regularnych spotkań, wymiany uczuć, emocji, nie wiem, dotyku. I to powoduje ogromne straty i u was obojgu ogromny lęk przed tym, że coś się absolutnie zakończy. Też ciąży na was właśnie to, że nie macie teraz regularnych kontaktów. To jest ogromny lęk, wewnętrzny strach, dygotanie wręcz wewnętrzne, że coś się zakończy. To również powoduje u was jakby krzyż pański, czyli jest takim obciążeniem emocjonalnym, ponieważ przez to właśnie macie różne lęki. Macie strach, że jest to już koniec, że ten związek się zakończy. Śmierć. Śmierć mówi oczywiście o tym, że w tej chwili nie ma między wami jakby nic. Nic. Śmierć, czyli uśmiercone uczucia, emocje, spotkania, kontakt, regularne pisanie, dotyk, miłość, miłosne wyznania, miłosne chwile, romantyczne momenty, tego nie ma. Jest śmierć, wszystko to jest uśmiercone. Lecz kochani, iskierka
nadziei, mały płomyczek nadziei mówi właśnie, przekazuje ta karta. Po każdej śmierci następuje zmartwychwstanie, narodzenie się czegoś nowego, jak Feniks z popiołów. Czyli być może narodzi się między Wami jeszcze jakaś nowa szansa, jeśli będziecie tego chcieli. Jednakże pamiętajcie, że karta opanowania wstrzemięźliwości, cierpliwości mówi o dłuższym czasie oczekiwania i brania wszystkiego racjonalnie, nie emocjonowanie się. Jeszcze wypadła mi w tej chwili jedna karta, chcę ją podnieść. Zobaczmy, co to jest, kochani, za karta, bo wpadła mi w tej chwili pod stół. Oj, to jest karta miłości. Kochani, być może jest mały promyczek nadziei, jeśli chodzi o Waszą miłość. Myślę, że miłość Was egzystuje. Ta karta wypadła mi teraz. Także nie jest to bez przyczyny. Myślę, że miłość egzystuje w Was. Myślę, że miłość jest u Was bardzo ważna. Natomiast są na razie jakieś ogromne tutaj problemy między Wami. Połóżmy tą kartę sobie tutaj, ponieważ ona mi wypadła jako ostatnia. Więc miłość jest na pewno jeszcze żywa, pomimo że umarło wszystko jakby między Wami. Ale miłość, ta karta mi wypadła, więc miłość jeszcze może uratować coś między Wami. Zobaczmy, kochani, co partner chce Wam powiedzieć na koniec. Co chce Wam partner powiedzieć? Vergebung, czyli wybaczenie. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Wybacz und zapomnij. Wybacz i zapomnij. Życie jest za wartościowe, by je zepsuć, by je stracić. Kochani, wybaczcie i zapomnijcie. I zacznijcie coś na nowo. Być może to jest rozwiązanie. Być może to ma Wam pomóc, by narodziło się jak Feniks z popiołów jeszcze raz coś między Wami. Ten ból, ta chęć odejścia, ta wieża, która się zawala, być może kłótnie, wybuchy. Ale jak się uspokoicie, czyli karta wstrzemięźliwości, jeszcze raz przypominam, opanowanie, cierpliwość, jeśli się uspokoicie, to być może wybaczenie, zapomnienie o tym wszystkim, co się stało, jest kluczem na nową szansę. Życzę Wam cierpliwości, dużo siły. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, by sprawy Wasze oczywiście wyjaśniły się na dobre, czyli w stronę pozytywności. Dziękuję serdecznie, kochani, za odwiedziny. Proszę o komentarze, lajki z kciukiem w górę. Proszę o subskrypcję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.